Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokorem. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, wspominając nasz chrzest, przez który zostaliśmy wszczepieni w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uczyńmy teraz z wiarą znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i ochraniaj mocą krzyża wszystkich naznaczonych znakiem zwycięstwa Chrystusa. Niech, strzegąc wiary i wypełniając Twoje przykazania, radują się z godności przybranych dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, udajemy się teraz do naszego kościoła, aby tam wspólnie modlić się przed krzyżem i ikoną Matki Bożej. Wszystkie narody, wszystkie narody, powstajcie Bogu, przypójcie Bogu, na dosyć głosem po Panu. Najwyższym jest królem na całą ziemią. Wszystkie narody klaskajcie go, nie wykrzykujcie Bogu, radosnym głosem po Panu. Najwyższym jest królem na całą ziemią. Thank you.
jest pokój. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do ofiary przez bramę, ale wciela się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Ten otwiera drzwi, a owce słuchają jego głosu. Wolę swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za owcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu owcy. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pasze. Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby krzyż Twojego Syna otworzył z błaganej ludzkości bramy Królestwa Niebieskiego. Spraw, abyśmy trwając we wspólnocie Kościoła zjednoczonej przez znak Krzyża Świętego, mogli oddać Ci chwałę wiecznej świątyni niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Proszę przedstawicieli młodzieży, przywitajmy.
jako znak miłości Pana Jezusa do każdego człowieka. Natomiast Maryja jest nam dana, byśmy dzięki jej pomocy mogli wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Podczas Światowej Dni Młodzieży w 2003 roku święty Jan Paweł II powiedział: wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteśmy sami. Tak jak Janowi u stóp krzyża, tak i wam Jezus daje swą matkę, aby pocieszała was swoją czułością. Celem Światowych Dni Młodzieży jest coraz głębsze poznawanie Jezusa w tajemnicy odkupienia oraz zawierzenie swego życia opiece Matki Bożej. Cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy zjednoczyć się z młodzieżą z całego świata. Serdecznie witam księdza Pawła Krzyżewskiego, który wraz z młodzieżą przywiózł symbole Światowych Dni Młodzieży właśnie do naszego kościoła i do naszej parafii. I tak to jakoś wyszło, że papież święty Jan Paweł II ze swojego obrazu w sposób szczególny właśnie patrzy na tę ikonę i krzyż, który ofiarował młodzieży. Będziemy trwali przez godzinę tutaj na modlitwie i bardzo się z tego cieszymy, że możemy tutaj przed tymi symbolami Światowych Dni Młodzieży przedstawić Bogu naszą modlitwę. Bardzo dziękuję młodym ludziom, którzy z księdzem Rafałem tutaj przyjechali, poświęcają swój czas, są, służą, uczą się tego, co najpiękniejsze w życiu człowieka, a mianowicie służby drugiemu człowiekowi. I myślę, że my od was też troszeczkę możemy się nauczyć i chcemy wam posłużyć. Nie chcemy, że tak powiem, was wypędzać tutaj z modlitwy, ale tam trzeba iść za plebanie. Tam już jest coś przygotowane, małego, co nieco dla was. Wy najmniej się, czy sobie odpocznijcie, posilcie się, żebyście jeszcze dzisiaj mogli dalej służyć w ten sposób, jak tam jest wam przewidziane. Nie zapomnijcie wziąć księdza Rafała i my będziemy się tutaj modlili i chwalili, a wy dalej służcie i niech wam Pan Jezus błogosławi w tej waszej służbie i dalej wiele radości, którą macie sobie, macie wypisane na twarzy, kiedy tak jak najgorzej wam to zostało. Tak więc my tu przygotowujemy się dalej do modlitwy, a wy działajcie tak, jak macie działać. Którzy stracili sens życia.
Niech nasza modlitwa, zanoszona do dobrego Boga, który z miłości do każdego człowieka umarł na krzyżu, który z wysokości krzyża dał nam swoją matkę, aby stała się matką każdego z nas. Niech miłosierny Bóg przyjmie naszą modlitwę i uczyni cud w naszym życiu i w życiu tych, za których się modlimy. Krzyż
nie jest tylko znakiem pohańbienia, nie jest tylko znakiem okrutnej męki, ale jest przede wszystkim znakiem miłości. Dosyć już mojej męki, cierpienia. Ale tego nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że między strachem, bólem i szyderczym wzrokiem oprawców widział listę grzechów. Listę grzechów moich i twoich i tych, za których się modlisz. Wiedział, że ktoś musi ponieść karę za mój i twój grzech. I dobrowolnie powiedział Bogu Ojcu: zgadzam się. Zgadzam się umrzeć za mój i twój grzech. I do tej niezliczonej rzeszy ludzi dzisiaj w to popołudnie możesz dołączyć ty i ci, za których się modlisz. To ma sens. Z wysokości tego krzyża Jezus dał ci swoją matkę za twoją matkę. I ona tutaj dzisiaj w tym obrazie, w tej ikonie jest znana. I kiedy nie wiesz, jak się modlić, i kiedy masz problem i ktoś ci podpowiada, że nie wiadomo, czy twoja modlitwa zostanie wysłuchana, ona patrzy się na ciebie z tej ikony i właśnie do ciebie mówi: moje dziecko, nie bój się. Jestem przy tobie. Jestem przy tobie, aby zebrać twoje modlitwy i aby przedstawić je mojemu synowi. Kiedy więc dzisiaj będziesz dotykał tej ikony, poczuj się dotknięty i ogarnięty jej miłością, matczynym wejrzeniem i całą delikatnością matczynego serca. Oh.
przychodził w mocy jako Bóg do wszystkich rodzin, do wszystkich rodzin z naszej parafii. Panie Jezu Chryste, przed Twój krzyż przynosimy Ci każdą rodzinę i chcemy Ci, Jezu Chryste, dziękować i uwielbiać Ciebie w miłości, we wszelkim dobru, które jest i które rozwija się w naszych rodzinach. Chcemy Cię, Jezu Chryste, uwielbiać w miłości małżonków i chcemy Cię, Jezu Chryste, uwielbiać w miłości rodzicielskiej, w miłości rodzeństwa. Chcemy Cię, Jezu Chryste, uwielbiać w każdym domu, w którym Ty jesteś Pan. Jezu Chryste, w sposób szczególny chcemy teraz otoczyć naszą modlitwą wszystkie małżeństwa przeżywające kryzys, wszystkie rodziny, w których panuje niezgoda, niecierpliwość. I chcemy, Jezu Chryste, prosić Ciebie, abyś z wysokości swojego krzyża obmywał swoją przenajdroższą krwią to, co jest grzechem, to, co jest słabością. Tak jak potrafisz, przyzywając stawiennictwa Matki Bożej, patrząc na krzyż, módl się teraz za swoją rodzinę i przyzywaj Bożego błogosławieństwa dla całej Twojej rodziny. Jezu Chryste, niech Twoja przenajdroższa krew leczy ich rany, wzmacnia ich serce. Niech przepełnia ich serca miłością i mądrością. Módl się teraz za swoje dzieci, wnuki, za swoich bliskich, którzy są młodzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Amen. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą.